Cześć, jestem Antek i opowiem Wam dzisiaj o mojej największej pasji, którą jest komunikacja miejska, a konkretnie tramwaje. Postaram się też odpowiedzieć na pytanie, czy rozwój komunikacji miejskiej wpływa na rozwój miasta. Moje zainteresowania zaczęły się od historii z dziadkiem. To ten pan, którego widzicie na zdjęciu ze mną. A było to tak. Pewnego dnia, gdy wracałem z dziadkiem ze szkoły, powiedziałem, że szkoda, że nie ma linii numer 7. Taka po prostu przyszła mi do głowy. Dziadek natomiast powiedział, że taka linia istnieje. Lecz po chwili wpadła mi do głowy inna liczba i zapytałem o nią dziadka. Jednak dziadek powiedział, że taka linia również istnieje i powiedział, skąd dokąd jedzie. Potem wymyślałem jeszcze wiele innych liczb, jednak okazywało się, że każda linia o takim numerze istnieje. Po pewnym czasie, gdy bardzo się nudziłem i byłem w domu, postanowiłem włączyć komputer i wszystko posprawdzać. A im więcej sprawdzałem, tym bardziej mnie to wciągało. I tak jest w zasadzie do dziś. To może najpierw powiem Wam, jak to było z tymi tramwajami w Krakowie. W drugiej połowie XIX wieku Kraków zaczął się bardzo szybko rozwijać. Ludzie musieli coraz dalej dochodzić albo płacić drogo za dorożki. I wtedy pojawił się pierwszy pojazd do komunikacji zbiorowej – omnibus, którego możecie zobaczyć na tym obrazku. Omnibus nazwany tak dlatego, że słowo to pochodzi z łaciny i oznacza dla wszystkich. Dla wszystkich oczywiście nie był. Były nawet miejsca na dachu. Fajnie, prawda? Omnibusy jednak nie cieszyły się dużą popularnością, gdyż były drogie i telepały się po krakowskim bruku. Aby temu zapobiec, wprowadzono w 1882 roku tramwaj konny. Poruszał się on po równych torach, przez co mógł rozwijać większą prędkość i był znacznie wygodniejszy. Pierwsza linia tramwajowa w Krakowie łączyła dworzec kolei żelaznej z mostem podgórskim. Po jednotorowej trasie kursowały 32 wagony, 16 letnich i 16 zimowych. Jednak miasto cały czas się rozwijało i potrzebowało nowych środków komunikacji. I takim krokiem było w 1901 roku wprowadzenie tramwaju elektrycznego. Jednak nie wszystkim podobał się pomysł wprowadzeniem nowych środków komunikacji. Pismo Naprzód tak relacjonowało. Gmina będzie musiała najrychlej wybudować nowy szpital i nowy zakład dla umysłowo chorych. Szpital dla uszkodzonych i poranionych przez tramwaj. Drugi zaś dla mieszkańców ulic, którymi tramwaj jeździ i dla tych, co tramwajem jeżdżą. Bo ci niechybnie skutkiem dzwonków tramwajowych zwariować muszą. Problemy były również z bramą floriańską, gdyż tramwaj nie mógł się przez nią przecisnąć. Rozważano poszerzenie otworu w bramie, jednak nie było na to zgody ze strony obrońców zabytków. Ostatecznie obniżono poziom ulicy. Jak widzicie, tramwaje jeździły wtedy w różnych miejscach, gdzie teraz nigdy byście ich nie zobaczyli. Proponuję mały konkursik. Kto zgadnie, gdzie tramwaj jest na zdjęciu? Na przykład tutaj. Tak, to jest rynek główny. A teraz coś trudniejszego, tylko proszę nie patrzeć na napis. To jest dworzec główny, ale widzę, że ktoś patrzył jednak na napis. I jeszcze jedno zdjęcie. To jest pierwsza zajezdnia tramwajowa, powstała w 1903 roku. Czy ktoś wie, gdzie i co się tam teraz znajduje? Tak, to jest Muzeum Inżynierii Miejskiej na ulicy Świętego Wawrzyńca. Pokazałem Wam, jak wraz z rozwojem miasta rozwijały się środki komunikacji. Teraz chciałbym pokazać Wam, jak komunikacja wpływa na rozwój miasta. W tym celu przygotowałem taki schemacik. Najpierw w mieście powstaje komunikacja. Potem komunikacja się rozwija
i wychodzi powoli poza granice miasta. Ponieważ jest komunikacja, ludzie mogą i chcą budować domy dalej. Ludzie budują domy coraz dalej, gdyż w mieście nie ma już na to tyle miejsca i oczekują, że komunikacja dotrze do ich domów. Komunikacja dociera do tych terenów itp. itd. I co? Miasto się rozwija. Teraz pokażę wam tabor tramwajowy, jaki jeździł po ulicach Krakowa na początku XX wieku, a jaki mamy nawet teraz. Pierwszy to SW1 na linii numer 3 przy Poczcie Głównej. Drugi to Sanok SN1 na tej samej linii, jednak w innym miejscu. Na ulicy Grodzkiej w tle widać Kościół Świętego Andrzeja. Następny to już produkt powojenny, znany w całej Polsce, Konstal 102, tutaj na ulicy Basztowej. I kolejny to SGP Lochner E1, tutaj sfotografowany na pętli Cichy Kącik. Podarunek od naszego miasta partnerskiego Norymbergi. Ich wielką zaletą była wtedy cichobieżność. Wielu Krakowian dziwiło się, że tramwaj może poruszać się tak cicho. I tutaj dochodzimy do najnowszych miejskich pojazdów. Bombardiera NGT-6-2 trzeciej dostawy i najnowszego Bombardiera NGT-8. Z tymi tramwajami Kraków wkracza w XXI wiek. Teraz chciałbym przedstawić wam mój pomysł na komunikację przyszłości. Pierwszy tramwaj porusza się na poduszce magnetycznej, przez co może rozwijać większą prędkość i nie potrzebuje trakcji. Drugi to tramwaj bardzo kolorowy i artystyczny. Kolorowy, ale nie przez naklejone reklamy. Myślę, że każdy chciałby przejechać się takim tramwajem, chociażby w pochmurne dni. I kolejny to bardzo długi tramwaj, jak widzicie, bo tu się kończy, który może poruszać się na torach położonych na wielkich betonowych słupach, przez co może unikać korków i innych problemów z ruchem na ziemi. Na koniec powiem wam jeszcze, dlaczego tramwaj jest dla Krakowa taki ważny. Jest tak dlatego, że jest on wygodniejszy i może zabrać więcej osób niż autobus. Gdyby nie było tramwaju, nie można byłoby przemieścić tylu ludzi, którzy tego potrzebują. Myślę, że zgodzicie się z moją tezą, która dotyczy tego, że komunikacja miejska i tramwaje wpływają na rozwój miasta. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę przyjemnej jazdy krakowskimi tramwajami.